Witam, witam. Dzień dobry wszystkim. Max Love, jestem na wyspie Holbosz. Znajduję się ona w Meksyku. Czas koronawirusa. 1 kwietnia 2020 roku. Piękny dzień. Prima aprilis. Nie będę żadnych prima aprilisów tu serwować. Więc tak, zacznę od Holbosz. Działanie do ambasad zadziałało dobrze. Nie tylko Polska, jeszcze tam inne ambasady się odezwały i już w ogóle władze tego całego regionu zaczęły prowadzić śledztwo w ogóle ogólnie tych wszystkich rzeczy nielegalnych, które nie tylko okazuje się na Holbosz działy. Może nawet godzina policyjna jest prowadzona nielegalnie i różne inne restrykcje. No, to jedno, także ambasada to ambasada. Nigdy z lokalsami, jak gdzieś się jest, nie należy dyskutować, tylko wysyłać swojego przedstawiciela, który ma największą możliwą moc w danym miejscu, czy w sensie to ambasady. Druga sprawa, brawo dla polskich przedsiębiorców. 30 lat mija od tam końca komunizmu, znowu Polska zaczyna. Jestem dobrej myśli, trzymam kciuki, wspieram kompletnie, absolutnie. Trzeba obalić zbrodniczy reżim i użyć struktur, czyli internetu w taki sposób, żeby się kompletnie uniezależnić od ludzi zbyt rządnych władzy i wszystkiego. I mających tak naprawdę zwykłego obywatela kompletnie, głęboko w dupie. I zjadłem na ryneczku soczek, jakiś soczek teraz. Tutaj dzisiaj jakieś zebranie grube. Tłumy ludzi, nie wiadomo, co tam chodzi. O czym się rozmawia? Generalnie to było coś takiego, że im zakazano używać łodzi i też tam było napisane, że nie mogą uprawiać jakiegoś tego wędkarstwa sportowego czy coś takiego, że to jest jakby ciężko rozróżnić, gdzie to jest, gdzie jest granica pomiędzy łowieniem dla siebie, a gdzie jest w sensie wyżywienia rodziny, a gdzie to jest rekreacyjne jakieś łowienie, więc może o to chodzi. Nie wiem tak do końca, czy mi się chce iść tam w to i się wmieszywać, wystawać pół metra nad nimi. Meksykanie są niziutcy. Nie wiadomo. Kończy się bateria. Bez aparatu poszedłem tam, żeby posłuchać. To już był koniec spotkania. Było generalnie, jesteśmy jednym, obojętnie czy to jest Australijczyk, Amerykanin. Możesz go zaprosić do domu, poznaj go z rodziną. Tego typu teksty poszły. Także... Cóż ja mogę powiedzieć? Ja bym stawiał, że tu jeszcze coś jakby to... Ja bym bardzo chciał, żeby to był koniec tego tutaj głupoty wyspowej, jaka się wydarzyła względem obcokrajowców. Natomiast myślę, że jeszcze coś, jakieś takie poswędy tego smrodu gdzieś się pojawią, tak myślę. Tak znając naturę ludzką, to myślę, że niestety tak będzie, więc coś jeszcze tu się pojawi. No. Tak to jest, po prostu, no, jak ktoś się boi, no to ten strach, jeśli ma, to chce przerzucić na kogoś. Tak robią ludzie o niskiej świadomości, mają strach, przerzucają go na kogoś, nad kim czują się, że są lepsi, nie? Tak jak często rodzic zestresowany przerzuca stres na dziecko i tak dalej. Przewidywałem w tamtym wideo, że jeszcze coś się wydarzy, tylko nie wydarzyło się tak, jak ja myślałem, natomiast to zebranie, to było w ogóle władze tego regionu Quintana Roo przysłały swojego przedstawiciela i przyjechał gość od praw człowieka. I oni się spotkali z mieszkańcami, żeby im wytłumaczyć, że tak nie można robić. Takie coś jest kompletnie niedopuszczalne. Ja się dowiedziałem też od Liliany, że tak naprawdę Holboszanie, to są oni względem Meksykanów. Oni Meksykanów uważają za obcokrajowców. Praktycznie oni wszystkich, jeśli ktoś się nie urodził na Holbosz, to jest dla nich obcokrajowcem. Jak Liliana tu się wprowadziła w 2005 roku, to ona mi mówiła, że ona miała przez 3 lata
zanim ona zaczęła być akceptowana przez to środowisko tutaj, które wtedy w ogóle nie było turystyki, więc jakby jak przyjechał ktoś nowy, to w ogóle był mega hiper widoczny i wszyscy wiedzieli, że on jest nie stąd. Także myślę, że całość jest bardzo dobrze, że się wydarzyła, ponieważ wzniesie też tutaj mieszkańców na wyższy poziom postrzegania, bo myślę, że już nigdy więcej nie będzie żadnych takich rzeczy, nie będą się wydarzać. Ponieważ przyjechali ci przedstawiciele i ten od praw człowieka, więc co się okazało? Poszło to na telewizję narodową, meksykańską. No więc w tym momencie na grupie tutaj holboszańskiej mieszkańcy zaczęli pisać, że teraz to oni są postrzegani, że oni są rasiści, że oni są ksenofobowie i w ogóle. Więc jeszcze tego samego dnia związek tutaj hotelarzy, który wcześniej maczał po części palce w tym całym spisku jakimś dziwnym, zaczęli robić filmiki z dziećmi, Holbosz Solidario i takie różne fajne filmiki, zaczęli to wysyłać do ambasad, żeby pokazać, że nie jest do końca tak, jak że to tylko pewna grupa, że inni wszyscy chcą turystów i tak dalej. No. Także to był ten smród, który poszedł za tym wszystkim, trochę inny niż ja się spodziewałem po prostu. No przecież to jest Liliana z trójką swoich synów, Alonso, Valentino i środkowego, nie pamiętam jak ma na imię, tu o zachodzie słońca się spotykamy, się z nimi bawię, pływam nieraz. Dzisiaj mają latawiec do zabawy. Idą zobaczyć, jest taki gość, co o zachodzie słońca gra na muszli i tam gdzieś idą. No ja tutaj chcę po prostu filmik jakiś nakręcić. To będzie taki typowy, myślę, taki typowy, piękny, holboszański zachód słońca. Zobaczymy, jak kolory się na chmurach powyciskają. Tam jeszcze słońce nie zaszło, jest za chmurami. No zobaczymy, bo te chmury są tam blisko słońca, mogą popsuć cały efekt. Amazona, poznaj wyjątkowe dary dżungli dla twojego zdrowia. Link znajdziesz w opisie. Zabawa.